Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Bloodborne, wężowy, zakazany las. Szukamy dojścia do bossa i znowu się zgubiłem. Naprawdę. Te wszystko jest do siebie podobne. Tutaj są węże, tutaj są drzewa, tutaj są latarnie. Dobra, no ale światło. W końcu zawsze jakoś udawało się dotrzeć gdzieś, kiedy szedłem w tym kierunku. No dobra, będę starał się maksymalnie czyścić po drodze. Bo raz, że tętnienia, a dwa, no, powiedzmy, że fiolki w składziku mi się jeszcze przydadzą, coś mi się wydaje. No, skoro już passy nie ma, o kurde, dobra. Skoro już passy nie ma, no to teraz już mogę zginąć i drugi, i trzeci, i czwarty raz. A zazwyczaj już zużywam dużą ilość fiolek. Więc w składziku mi się więcej ich przyda. No dobra, powiedzmy, że tam zejdę. Tu mamy jakąś furtkę. A, dobra, nie doprowadźmy do rozsadzenia głowy. Oj, ale chyba jednak niestety, a może? Znowu, kolejny odratowany. Nie, ale tak zupełnie szczerze. Tak, to jest tu. No i pięknie. No i pięknie. Teraz tak, pytanie moje, czy będzie ściana z mgły, czy nie? No, jest oczywiście. I teraz tak, czy moje 30 tysięcy gdzieś sobie po prostu leży? Czy będzie miał jak któryś z tych rycerzy cienia? O kurde, oby nie. Dobra, druga próba, drugie podejście. Trzy cienie jarna. Gdzie są cholera moje tętnienia? Tutaj, dobra, to w pierwszej kolejności. Bam. Dobra, no to zacznijmy walkę. Na sprawić, żeby oni sobie poczarowali coś. Oj, nie. Kiepski początek. Kiepściutki bym rzekł. No to już lepiej. To już całkiem wyszło, czy powiem. No to też. Kurde, to ja mogłem to tak zrobić, tak szybko? Po prostu podchodzić i ich zabijać? No kurde. Oj, nie pozwolić, kurde! Ale dobra, on zaraz zginie, prawda? Któryś z nich przynajmniej, już jeden padł. Dobra, zostali tylko oni. Uważać na ogień, ale no spójrzcie, teraz idzie zdecydowanie lepiej. Ale dobra, chyba to będzie najlepsza metoda. Największy damage i może jeszcze czasami drugi się załapie. Albo ja, kiedy będę starał się to wyprowadzić. Nieźle. Dobra, węże zewsząd. Oho. No nie! O kurde, nie wiedziałem, że ten wężowy atak jest taki śmiercionośny. Dobra, nie mogę stać w miejscu po prostu. I ja tylko znowu teraz dotrzeć to samo miejsce. Dobrze, jest ten otwarty skrót koło lampy praktycznie. Bo samo mi się wydaje, że naprawdę jest prosta droga, tylko chyba teraz autentycznie będę tak długo męczył się z tą trójką, z tym trio, że zapamiętam tą trasę. No dalej. Rękawica egzekutora, jeden ze skarbów ukrytych w Kanehurst. Czy jednak tam będziemy mogli się udać na pewno, na 100%. Ponoć szlachetnie urodzeni uwielbiają tańce tych myśliwych. Coś tam. Dobra, tu na prawo. Aj cholera, myślałem, że teraz mi się uda z bossem, więc windy sobie nie przyzwałem z powrotem na górę. Niestety, no to uwaga, wajcha. No to jest niestety stracona sekunda. Ale już tym razem nie będę na tyle nieostrożny i głupi, żeby jej z powrotem na górę nie wysłać. Okej. No. I też trzeba zwrócić uwagę, że fajnie, że nie spadłem tam na dół, bo 30 parę tysięcy. By sobie poszło. Okej, tutaj cały czas w dół. Za światłem. Okej, powiedzmy do tego momentu ta droga jest obczajona. No i cały czas za lampami. Nie zwracając uwagi na syczenie, tutaj gościu już trudno. Nie uratuję ciebie. Łeb rozwalony, powinieneś i tak nie żyć. Teraz tak, tutaj jest ten duży wąż. Więc z tej strony lepiej. O, może tak go obejść tylko.
No i szukamy furtki. A gdzie furtka, tam i przejście dalej. Kurde, tu na dole? Tak, dokładnie. Ej, dobra, to jest chyba ta trasa dokładnie, którą będziemy musieli za każdym razem odbywać. Żeby dostać się z powrotem do bossa. Okej. Okay. No i pięknie, już chyba zapamiętałem. No ale też liczę po cichu, że to będzie ostatnia, trzecia nasza potyczka. No ale przede wszystkim, mimo wszystko, no możemy walczyć jeszcze czwarty, piąty, szósty raz nawet, ale żebym te tętnienia cały czas miał. No i żeby oni nie mogli wejść za mną, bo pewnie ktoś biegnie. Ale okej, okay, metoda znana. Najpierw tętnienia. No, a później wszystko inne. Czyli... No i to już było na fuksie. Za bardzo w nich się wbiłem z tym wszystkim. Ale do oporu, do oporu to, do oporu piecho. Dobra, może nie tak typowo. Ach, za blisko, oj nie. No i denerwują te ogniowe kule, więc on idzie pierwszy do strzału. Ten ogromny zasięg tak mnie cieszy. Dobra, ile przeszło? Wszyscy przeszli transformację już. No to bardzo słabo, tyle wam powiem. Nie z tej strony, nie z tej strony. Ale oni nie poczarują sobie przez ten nagrobek, prawda? No to okej, delikatnie się wychylić tylko. No. Cholera, bardziej wytrzymali są chyba w tej formie, prawda? Już mam nadzieję, że nie zaczną szybko przywoływać węży. No to wyszło idealnie. Ale już wypadałoby jednego zabić. Chociaż jednego. No najlepiej trzech! O kurde. No nie, 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 nie. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, jest tutaj troszeczkę ciężko. Dobra, dead? Dead! Ale zaraz ja też będę. Oj nie. No najwyższy czas chyba na węże. No cholera. Dobra, jeszcze jedno. Okej, bawicie się już przy wyzywaniu węży, czy jeszcze? Nie. Dobra, on zaraz będzie martwy. No i pięknie, ostatni. No a z tym to już chyba... Oj nie, nagrobek, ale mnie przystopował, widzieliście? Nie, ale z jednym chyba sobie naprawdę damy radę bez problemu już. No jeżeli nie będę zbyt nieostrożny. Ale z jednym to już nie można być chyba aż tak bardzo nieostrożnym. O cholera, mogę być, bo mogę tutaj dostać. Od węża. No, czyżby? Tak jest. No ale węża też zabierz. Nie chcę z nim walczyć. Ofera zabita. 54 300 na moim koncie. No i wreszcie upragniona latarnia. No i kolejna runa do użycia. No, no miałem sprawdzić to, nie? Tak mówię to co odcinek, ale... No nie chce mi się teraz odrywać od konsoli i sprawdzać tego na kompie. Dobra, przejście dalej. Tamten zakamarek sprawdziłem podczas naszej pierwszej potyczki, ale nie do samego końca. No nie wszedłem tutaj. A tam prosiaka słychać. Taka niespodzianka. Nie, dobra, skoro latarnia odpalona, to bez problemu można zobaczyć, co jest dalej. O, tak, zupełnie nowa miejscówka. I to wygląda jak naprawdę typowy gęsty las. A z pochodnią... No, trochę bardziej przyjaźnie. Niewiele, ale bardziej. A! Co to kurde jest? O shit, jeszcze mocne. Ej, czy ja właśnie zabiłem tą babkę, która miała 1000 oczu? Nie, to było coś a la mucha chyba. Okej, okay, kule z żywego srebra. To jest posąg, tak? Oj, 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 no nie wiem. No nie wiem, czy to jest przyjazny rewir. Ale i kolejna latarnia. Birgenwelt! No tej lokacji się nie spodziewałem tutaj. Nie wiedziałem, że za zakazanym lasem to jest.
Dobra, dobra, no to zaraz tutaj wracamy, tylko no serio, udamy się do snu tropiciela. Po co ten bagaż dźwigać 55 tysięcy tętniej? Kiedy można się tego pozbyć? Jeszcze dodatkowo zobaczyć, czy coś nowego się nie pojawiło właśnie od tych trzech jegomościów, z którymi się starliśmy przed chwilą. Że jakiś nowy ekwipunek. No ale dobra, w pierwszej kolejności levele. Ekwipunek można kupić później, nic się nie stanie przecież. Aż dwa poziomy. Okej, okay, może tak. Może w ten sposób. No ale mieliśmy inwestować w siłę, bo tam było działo, jakby co. Do 25 wszystko. Okej, na pewno pozostało mi zbyt mało tętnień teraz na kupno czegoś nowego, ale zobaczyć zawsze można. Tutaj nic, tutaj nic. Ostrze miłosierdzia, mieczomot. No nie, tutaj też nie, nic nowego. Nie. Tutaj też nic. No dobra, to może wyżej, za wgląd. A tego mam naprawdę dużo, 69. Bardzo wymowna liczba. Yin-yang, oczywiście, o tym mówię. Co my tu mamy? Nie, nie i nie. Okej, nic nie dostaliśmy po cieniach Jarnam. No co, no pozostaje faktycznie tylko naprawić sprzęt za pozostałe tętnienia. No i Bürgenwerd, chyba że czuję się wystarczająco mocno teraz, żeby wrócić do, na granicę koszmaru. Nie, nie czuję się na tyle mocny. Dobra, przyznaję to od razu, bez bicia. Jeszcze tylko rzućmy okiem, czy nie mogę się jakoś lepiej przygotować do tej wyprawy, która nas czeka. Do Bürgenwerd. Nie. Nie. I... O. I proszę bardzo. Coś lepszego. Ale czy coś lepszego od tego jeszcze? Nie. No, a, sorry, to ostrza miłosierdzia, topór wie. No tak. Ach, tam ten kamień tu by się bardziej przydał. Ten klejnot. Ma się rozumieć, no, ach. Nie, tutaj chyba nic. Nie, uznajmy, że jest dobrze. No plus 110, no zobaczcie na to, no pha, nieźle. Ej, choć to po ulepszeniach zabiera prawie tyle, co ten ma atak podstawowy. No ale przy swojej szybkości plus jeszcze dodatkowo atak tajemny. No podobne wartości tutaj wychodzą prawie. Prawie oczywiście. Bo tutaj skalowanie mam. Ej, atak specjalny? Gdzie? Jak? Atak specjalny. Siła powolnej, szybkiej trucizny dodanej do ataku i poziomu wzrostu ataków w starciach z rodem. I mocno transformowanymi bestiami. Co? No dobra, czyli pewnie z racji tego, że to jest broń tropicielki, tropicieli, to właśnie z nimi mamy jakiś bonus plus jeszcze najbardziej zmutowane bestie. Co tak wystawiacie łapki? Chcecie, żebym poszedł na granicę koszmaru? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ale w ogóle gdzie jest Bürgenwerd? Zakazany grób i Bürgenwerd. Przecież to jest koło siebie praktycznie. Ale dobra, tutaj cały czas tylko jedna lokacja. Ale obawiam się, że tutaj jeszcze z dwie będą. Ale cmentarz Mrocznej Bestii... No brzmi jako lokacja ostateczna, wiarna. Nie, dobra, nie ociągajmy się. Bürgenwerd. Transformacja. Oczywiście miałem na myśli teleportację, transformację. Choć w sumie transformacja? A też niech będzie. Albo nawet zmiana broni. I teraz transformacja. Nie, ale dobra, póki nie zobaczy jakiegoś wroga, no to będziemy chodzić z pochodnią. No ale już tam, aha. Co to kurde, ej, pająki? O! Więc uwaga, w Bürgenwerd dużo arachnoidów spotkamy pewnie, więc wszyscy ci, którzy mają arachnofobię, mogą zamknąć oczy. Bo nie wiem, jak dźwiękowo to wypada, ale wizualnie jest strasznie. Choć nie jest to przeciwnik zbyt mocny. Ale najbardziej bym się skłaniał, że to jakiegoś rodzaju mucha, no właśnie, bo może wskoczyć na głowę.
Dobra, możesz przestać już? Ej, bardzo mało mi to zabrało, ale... Szał! Oj nie. Dobra, co robi szał? Jeszcze oprócz tego, że zabiera mi prawie całe zdrowie. Nie, serio, nie wiem, co robi ten szał. No, są delikatnie straszni w tej atmosferze tutaj, Bengerbertowskiej. Ale dobra, co to jest? Przecież to miała być stolica wiedzy. Tu miała być właśnie ten, nie wiem, ta uczelnia, tak? Oj, Cthulhu! Oj, jakim cudem, przecież klepałem cię! No i w tej formie będzie jeszcze gorszy, ale... No, już myślałem. Jeszcze mnie zabije do tego. Kolego, wstawaj, wstawaj! Tu są teraz zdecydowanie gorsze ataki. Więc może w ten sposób. Ej, co jest, co jest? No ale rusz się! No, o! Szkoda, że po czasie dopiero. Oj, nie. Taki bełkot, taki bulgot wydaje z siebie. Ale całkiem ciekawe ma to zaklęcie. Trzeba mu to przyznać. No, ale dwa razy na to samo się nie dam nabrać. Po prostu nie ma opcji. No chyba, że... No. Że teraz bym je złapał. Dobra, co my tu mamy? No cholera jasna. Ej, nie, jeżeli to nie będzie w Bürgenwerd, to nie wiem, gdzie to może być. Gdzie może być miejsce... z ulepszeniem do ołtarza w śnie tropiciela. No to musi być po prostu w Bürgenwerd. Tutaj na dół od razu. Czy może dookoła jeszcze zbadać? No, exploring przede wszystkim. Ale tam jakaś zjawa pewnie została złapana przez muchę. Jakaś mucha wskoczyła na barana i zjadła. Wyssała mózg. Do końca. Dobra, to będzie zamknięte. Mhm. Przez urządzenie. A urządzeniem jest dźwignia zapewne, której tutaj nie ma. Jest po drugiej stronie. Dobra, czyli tutaj będzie skrót w to miejsce. No okej, okay, ale więcej to nic nie ma, tylko tamto zejście. Tu już jest moja latarnia przecież. To okej, okay, skoro nic tu więcej nie ma, jest tylko jedna droga. No to oczywiście nią pójdziemy, no bo jak żeby inaczej. No i skoro tam nie można iść, a sprawdziłem to przed chwilą, no to... A, takie klimaty portowe. Jak w dokach. Ale całkiem ładne miejsce, jak na umiejscowienie uczelni. Czy tam miejsca wiedzy, powiedzmy. Tutaj niekoniecznie muszą ludzi uczyć. O kurde, nie z tej strony oczywiście. No ale przy wejściach w nowe miejscówki zawsze tak jest po prostu. Okej, okay, dwóch. A tam w oddali... A, ta wielka skolopendra. No, ale to działa bezbłędnie. Na każdego przeciwnika. Polecam. Piechol. Nie, serio. Ja bym miał reklamę robić na tej broni, to było coś takiego mniej więcej. Działa za każdym razem. Polecam. Piechol. Jeżeli moja ksywa by cokolwiek znaczyła. I była wyznacznikiem jakiejś tam jakości. Ale moment, miałem 60... 9 wglądu, czy mam 67? Kto to ze mnie wyssał? Tam ta pijawka, czy mucha? No, obstawiam pijawkę. Wiedza wielkiego. Tego nie miałem. Jeszcze do tej pory, nigdy. Oj, oj, mało, 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 za mało. Kurde, uciekaj. No, ale tak jak mówiłem, polecam, działa za każdym razem. I to nie były słowa rzucane na wiatr. Bo to naprawdę, kurde, działa. No podwójne uderzenie za jednym wymachem, praktycznie. No kto by z tego nie skorzystał? Nie, okej, okay, czy mi się przywidziało, czy tutaj widziałem jeszcze jeden przedmiot? Nie, dobra. Okej, okay, co robi wiedza wielkiego? Czy to jest jak po prostu zwykła wiedza szaleńca, czy... Fragment zaginionej wiedzy, użyj by zdobyć wiele wglądu. Fragment zaginionej wiedzy wielkich istot, które można uznać za bogów, użyj, aby zyskać wgląd. Wingerwerd mistrz Willem doznał objawienia. Myślimy na płaszczyźnie jeno podstawowej, potrzebujemy więcej oczu. Dobra, nie widzę problemu, żeby tego użyć. Nie podejrzewam, żeby musiało być jakieś specjalne miejsce.
No dobra, ile? 2. Wow, no duża różnica, ale przynajmniej teraz, kiedy użyję jeszcze tej pojedynczej, to będziemy mieli więcej niż wcześniej. Bo mieliśmy, przypominam, 69 jakiś czas temu. I nie wiem gdzie, ale zgubiliśmy 2 wględy, czy tam wglądy. No nie podejrzewam ty, ale raczej tam ta pijawa. A zresztą przetestujemy to. No słucham, no. Nie no, wgląd cały czas mam. Zdrowia bardzo mało, ale to przez szał. Czyli jednak tamta pijawa. A środki uspokajające to... Ej, moment, czy to przypadkiem nie leczy szału? Lek wpłynie uspokajający nerwy. Przygotowywany w Birkenwerd. Ci, którzy zajmują się wiedzą tajemną, często popadają w szaleństwa, ale gęsta ludzka krew uspokaja zszargane nerwy tych strapionych umysłów. To oczywiście często prowadzi do uzależnienia od posługi krwi. No, aby nie mogli wprost napisać, że walczy ze stresem, czy tam z szaleństwem. Z szałem. A, dobra, szybko otworzyliśmy ten skrócik. Muszę wam przyznać. Czyżby Birkenwerd miał być mniejszą miejscówką, niż przypuszczałem na początku? Nie, ale serio, bo tutaj gdzie mogę iść? Ewentualnie tutaj zajrzeć. No ale w sumie nie ma po co. No dobra, no, trzeba wejść do wewnątrz. Do środka. I to naprawdę nie wygląda jakoś bardzo obszernie, więc może faktycznie tylko to ulepszenie do ołtarza będzie. No jestem ciekaw, no albo kolejny boss. Nie no, póki co czytajmy notatki. Pamiętaj, brutalny atak. Na kogo? Dobra, skrzynka po pierwsze. Perłowy ślimak. Ej, stop, ja już miałem wcześniej jakiegoś ślimaka, prawda? Tu go nie ma na końcu, zgadza się? No nie wiem, to jest wróżbita. Też nie mogę tego użyć tutaj. No nie, tego tutaj nie ma, więc pewnie jest gdzieś. Tutaj, perłowy ślimak, materiał używany w rytuale świętego kielicha, tak po prostu. Jedna z dziwnych form życia mieszkająca w zakamarkach starego labiryntu. Ślimaki są pozostałością po wielkich, opuszczonych przez pobratymców. Dobra, ale co oprócz tego? To nie jest w dalszym ciągu to, o co mi chodziło cały czas. Dobra, ktoś tutaj zginął. Zginął jak? Okej, okay, no. Nie ma to jak turlać się wy, przeciwnika. Ale dobra, wrota, no to już wyjdźmy sobie na zewnątrz, bo to będą te pewnie. No dokładnie. Więc oba skróciki, choć bardzo krótkie, to już zostały otwarte. O, ale słyszę kroki. Twoje kroki. Kim jesteś? I czym walczysz? Wiesz co, w sumie czy to ważne? Ej, kurde. Oż kurde! No tego to się po tobie, kolego, nie spodziewałem. Dobra, wydaje mi się serio, że to będzie dobre miejsce na walkę tutaj na górze. Że będę mógł sobie nawet poczekać tutaj. I zacząć się kręcić. Oj kurde. Dobra, może to było za wcześnie. Troszkę. No, tak jak mówiłem, za każdym razem to działa. Za każdym. No okej, okay, dobra, ale już dawno naprawdę nie zginąłem, tak po prostu. Nie chciałbym, żeby tutaj to się stało teraz częścią mojej codziennej praktyki. Śmierć w Bloodborne. No pasy z bossami już nie ma, no ale to jakoś przeboleje. Ważne, że nie ginę co chwilę. Bez powodu. Oj kurde, obym tutaj się zmieścił. No nie, 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 nie. Fajna jest ta gwintowana laseczka, bo to jest chyba broń, jakiej on używa. No ale jednak wolę swoją. Alabardę. Ej, mam, gdzie zniknął? Gdzie zniknął? No ale dobra, oni już mają jakieś zaklęcia, nie mam ani zaklęć, ani runów. No kurde, gdzie tu jest logika? Gdzie tu jest warka fair play? No i dzień dobry. A to właśnie może już żegnam nawet? Nie? Za mało staminy. No nie! No już myślałem, że na sam koniec mnie jeszcze poskłada. Oj nie, nie rób mi tego. Cokolwiek to jest. Aaaa, no nie!
No, ostatnie cięcie dosłownie pozostało tylko. Ale dobra, chcesz tak się bawić? No ja naprawdę nie jestem daleko. Tętnień znowu nie aż tak dużo. Muchy można spokojnie zostawić w tyle. Albo pająki, zależy. No i proszę bardzo, od razu. Nawet nie jest zainteresowany tętniami. Ej, kto... Stop. Tutaj ktoś stoi? Ja już myślałem. O kurde, ci ale upierdliwi są. I szybcy do tego. No dobra, upierdliwość nie idzie w parze na szczęście z długością paska zdrowia. Dobra, mam nadzieję tylko, że ona się nie stała mocniejsza teraz w jakiś sposób dziwny. Ej, tylko 12 fiolek mi zostało. Oj nie. No ostatnio to mnie po prostu zabiło. Więc może, żeby teraz tak nie było, to zacznijmy. Nie wiem, co robiła ta chmara dymu. Ale podejrzewam, że nie było to nic dobrego. Może miało mnie to zamienić w kamień albo coś w tym stylu. Dobra, to było słabe, piechol. Ale chyba to jest dobry moment na użycie jednej fiolki. Ha! Moje jest dłuższe. Zdecydowanie dłuższe, jak widać. Dobra, ale i tak, przytomny dystans warto zachowywać. Chociażby po to, żeby najkrótszym z mieczyków nie dostać. I jeszcze jedno, kurde, ach. No popraw to pro... No nie. Muszę rzadziej korzystać ze skoków. Łatwo chybić. A później pozbierać po chybionym skoku jest naprawdę trudno. No już? No kurde, jeszcze żyje, no... O! Nareszcie. No i zemsta się dokonała. A co ona zostawiła? No 3 błękitne eliksiry, no tylko tyle, no naprawdę liczyłem na coś więcej. Po kimś, komu udało się mnie zabić, no chyba, że to jest zwykły przeciwnik, który po prostu chodzi w Birgenwert. No okej, dobra, jeszcze skrzyneczka przed końcem, kochani. Mundurek studenta i spodnie studenta. Plus notatka do przeczytania. Pająk strzeże różnych rytuałów, nie odkryje niczego, bo prawdziwe oświecenie nie może zostać ujawnione. I tą głęboką sentencją, choć w sumie bardziej pająk byśmy mogli na człowiek zamienić, to by brzmiało głębiej. No i tą sentencją kończę ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!